Słuchajcie, kochani, to nie o to chodzi, żeby was tutaj straszyć, ale powiem wam coś. Chodzi o uświadamianie ludzi, dlatego że my dzisiaj jesteśmy sprzędąc zatruwani i sami siebie zatruwamy, bo po prostu źle wybieramy jedzenie, nadużywamy pewnych rzeczy i to wszystko się tak nawarstwia. Jeśli nie dbamy o siebie całe życie, jeśli nigdy nie oczyszczaliśmy się, jeśli nigdy nie oczyszczaliśmy wątroby, nerek, tego wszystkiego, co jest potrzebne oczyszczać teraz, zwłaszcza w tych czasach, no to wtedy wysiadają nam te organy z czasem. One też prowadzą do oczywiście innych dolegliwości. To nie jest tak, że o tutaj tylko nerki są chore, tylko wątroba. To wszystko się ze sobą łączy. Nie dbamy o nawyki żywieniowe. Nie dbamy o ilość wody, nie dbamy o sport, żeby coś, w ogóle żeby się ruszać na co dzień w jakiś sposób, chociażby przez pół godziny, spacer, cokolwiek. Generalnie złe wybory żywieniowe wiążą się z tym, że chorujemy. Produkty żywnościowe, które nam dzisiaj serwują w sklepach, obniżają naszą odporność, czyli wszystkie patogeny, jakie złapiemy, one się w nas rozmnożą, bo one mają tam środowisko odpowiednie do rozwoju. Czyścimy wątrobę, czyścimy nerki, czyścimy jelita. Zjadając na przykład gluten, uszkadzamy nam kosmki jelitowe, które się znajdują w jelitach. One odpowiadają za wchłanianie substancji odżywczych. Jeśli one są zaklejone, no to jak one mają działać? Jesteśmy wiecznie wtedy niedożywieni, a generalnie jesteśmy niedożywieni. Mamy brak witamin, minerałów i wszystkich innych rzeczy. No to jak my mamy być zdrowi? A my jeszcze się perfumujemy i w ogóle wszystko tam, co tylko możemy, to używamy, kremy, całe ciało, oliwiamy, czy tam nie wiem. Stosujemy te kosmetyki, które mają negatywne substancje w swoim składzie. To nie ulatuje gdzieś w eter, no to sobie wkładamy do organizmu. Nasza wątroba nie potrafi sobie przefiltrować tych toksyn, bo jest ich za dużo. Bo jeszcze oczywiście dodatkowo dowalamy sobie z pożywienia, z McDonald'ów, z tłuszczy trans, z cukru, ze złej diety, generalnie z wszystkich produktów wysoko przetworzonych. Dlatego to wszystko, co ja powiem zawsze na konsultacjach, to ja jestem tylko po to, żeby powiedzieć, żeby wskazać drogę. A to, co ktoś tam zrobi po wyjściu z mojego gabinetu, to już jest jego duża odpowiedzialność. Jeśli zrobi tak, jak ja wskazuję, jak ja mówię, to przychodzi na kontrolę i jest mega zadowolony. Schudł pięknie, pozbył się pasożytów. Jeśli mamy zwierzęta w domu, jeśli mamy dzieci w domu, to mamy pasożytów tyle. Niestety tak to jest. Zwierzęta nam przynoszą różnego rodzaju pasożyty, od zwierzęce, bo chodzą sobie po ziemi. Natomiast dzieci wszystko biorą do ust, zwłaszcza małe, tak? No i to też się przenosi. Trzeba dbać o higienę wtedy, tak? Jak mamy więcej, jeśli mamy zwierzę i mamy dziecko w domu, to musimy tą higienę na wyższy poziom. Jeśli chcemy zachować całą rodzinę w zdrowiu, jeśli chcemy zadbać o to, to powinniśmy zadbać również o higienę. O odżywianie, o żywe odżywianie. Kiełki teraz są wspaniałe. Można kiełkować różne rzeczy. To jest energia, to jest zdrowe pożywienie, tam jest mnóstwo witamin. Jedzmy te warzywa i owoce, naprawdę, to jest wspaniałe, to jeszcze nam daje wigor, energię. Wybierajmy świadomie. Nie dawajmy dzieciom fast foodów. Moi drodzy, naprawdę, to nie boli. To tylko troszkę kosztuje własnego wkładu to, żeby troszkę zmienić jednak to podejście do pewnych rzeczy, żeby trochę się wyłamać, żeby tą swoją strefę komfortu, żeby wyjść poza nią. I wtedy naprawdę zobaczycie, jak się to wszystko zmienia. Natomiast tak jak mówię, pierwsza rzecz, no i podstawowa, żeby być zdrowym, to jest oczyszczanie. Zasubskrybujcie, zaszerujcie, zalajkujcie mój kanał. To mnie bardzo zmotywuje do dalszego działania. No i w takim razie do zobaczenia następnym razem.